Tak więc, czy przeglądając kiedyś internet, widzieliście to zdjęcie przedstawiające pewnego chłopca leżącego na łóżku szpitalnym, otoczonego przez bardzo niepokojące wersje Teletubbiesów? Tak dokładnie jest to zdjęcie, które pewnie bardzo wielu z was widziało bardzo wiele razy w internecie. Aczkolwiek, czy wiecie, skąd tak naprawdę ono pochodzi i jaka jest prawdziwa, szokująca historia tego zdjęcia? Cóż, dzisiaj właśnie temu się przyjrzymy, a ponadto rzucimy okiem na historię jeszcze jednego zdjęcia, a dokładniej tego, które rzekomo przedstawia internetową postać o nazwie Rake i także przedstawię wam całą historię, która kryje się za tą fotografią. Także hej wszystkim, pijcie dużo wody, bo za oknem jest sauna znowu, więc wiecie, upałki i tak dalej. A nim zaczniemy jeszcze ten materiał, zostaw suma na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Jeżeli masz jakiś ciekawy temat na odcinek i chciałbyś się nim ze mną podzielić, no to wszystko podsyłajcie do mnie na Instagramie, tam bardzo często patrzę, co tam piszecie. Ponadto wpadnijcie na mojego TikToka Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, co jest jeszcze gorsze od samotnego bycia chorym w szpitalu, to jest jedna rzecz. Bycie chorym w szpitalu ze strasznymi teledubisiami. Już za chwilę wam to pokażę. Tak więc na to zdjęcie w internecie mogliście się natknąć przez ostatnie kilka lat, bo od takiego czasu to zdjęcie właśnie po nim lata. Jeżeli nie kojarzycie postaci, które są ukazane na tym zdjęciu, to najprawdopodobniej nie mieliście dzieciństwa. Bowiem tak, dziwnie mi to mówić, zajmując się strasznymi rzeczami, ale to Teletubbiesie. Generalnie są to słynni bohaterowie pewnej bajki dla dzieci z lat 90. Myślę, że większość z was na pewno zna ten temat albo pamięta go z dzieciństwa. Później powstała także jeszcze jedna wersja tej bajki, ale ją już może przemilczymy. No bo w sumie zdjęcie, o którym mowa, właśnie odnosi się bardziej do tamtej wersji, ponieważ zostało zrobione najprawdopodobniej w czasach, kiedy królowała jeszcze ta poprzednia wersja, a więc przejdźmy do tego, co właściwie na tym zdjęciu widzimy. Zdjęcie, odkąd lata po internecie, jest uznawane za powszechnie niepokojące i chyba nawet nie muszę tłumaczyć dlaczego. Mamy tutaj dziecko leżące w szpitalnym łóżku. Generalnie wnętrze jest jakieś takie bardzo obskurne, nieprzyjemne, ciemne, może nawet trochę klaustrofobiczne. I co ciekawe, chłopak został odwiedzony przez cztery postacie, mianowicie przez czwórkę Teletubbiesów. Tylko problem w tym, że nie są to takie zwyczajne Teletubbiesie, ponieważ te są po prostu niepokojące. Mają puste, czarne oczy i absolutnie nie wyglądają tak przyjaźnie, jak wyglądały w bajce. W sumie nawet nie wiem, czy muszę to tłumaczyć. Po prostu przypatrzcie się temu zdjęciu i odpowiedzcie sobie sami. To jest niepokojące, tak. Od kiedy to zdjęcie pojawiło się w internecie, ludzie przesyłają je z miejsca na miejsce i wspólnie straszą się nim, ponieważ tak, zdecydowanie jest się tutaj czym straszyć, ale jaka jest historia tego zdjęcia? Cóż, przyjrzyjmy się mu zatem trochę głębiej. Tuż za chłopcem widoczny jest plakat na ścianie, który poświęcony jest holenderskiemu piłkarzowi Dennisowi Bergkampowi. Sam zbadałem trochę temat i starałem się dojść do miejsca, z którego pochodzi oryginalnie ten plakat, bo mógłby nam trochę rozjaśnić sprawę. I biorąc sam fakt pod uwagę, że mam tutaj Dennisa Bergkampa, być może samo zdjęcie wykonane zostało właśnie w Holandii, w jakimś holenderskim szpitalu. Sam zacząłem trochę zgłębiać temat i niestety nie udało mi się odnaleźć samego plakatu albo jakiejś historii na jego temat. Ale zasadniczo myślę, że jest to bardzo trudne zadanie, plus może nawet nie dałoby nam zbyt wielu informacji, ponieważ jeszcze te kilkadziesiąt lat temu tego typu plakatów powstawało naprawdę mega sporo i odnalezienie tego jednego, jedynego szczególnego byłoby trochę trudne. I jest, ponieważ mi się nie udało. Jednakże idąc dalej, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, ponieważ jeżeli spojrzymy na prawy górny róg tej fotografii, to zauważymy, jakby to było zdjęcie zdjęcia, w sensie w pewnym momencie oryginalne zdjęcie się kończy, a dalej widzimy ścianę albo stół, na którym to zdjęcie zostało wykonane. Jak gdyby wiecie, o co mi chodzi, to jest zdjęcie zdjęcia, mocno nieidealne, ponieważ widać rzecz poza zdjęciem, na której owe zdjęcie jest położone. Idąc dalej, chłopiec siedzi na łóżku szpitalnym, a zresztą patrząc dookoła, to wszystko dosłownie przypomina jakiś szpital. Szpital dziecięcy. Jednakże w tym miejscu pojawia się pytanie, skąd właściwie pochodzi to zdjęcie i gdzie możemy je odnaleźć. Jeden z uploadów miejsce miał 7 lat temu. Dokładniej w 2016 roku i natrafiłem na coś takiego, odnalezione w opuszczonym szpitalu, ale nie wydaje mi się, żeby to było na tyle prawdziwe, więc od razu tą opcję możemy skreślić i wyrzucić do kosza i przejść trochę głębiej. Jeden z zagranicznych kanałów podsuwa post innego użytkownika, który także opublikował to zdjęcie, również 7 lat temu, z podpisem: gdyby bycie chorym jako dzieciak nie było zbyt straszne. Post został opublikowany przez użytkownika JF1984. Sam autor tego filmu później również kontaktuje się z tym gościem i generalnie historia wygląda tak, że jest to zdjęcie zdjęcia, które wisiało na ścianie w pewnym szpitalu, które zrobił Jay.
Dokładnie, gościu pisze: zauważyłem to na ścianie w dziecięcym szpitalu w Anglii. Z podpisem celebryci, którzy nas odwiedzili. Później autor filmu kontaktuje się z tym gościem. On sam twierdzi, że niby zrobił to zdjęcie, ale nie ma jak się skontaktować z tamtym szpitalem, więc... Ale tak szczerze, ta jego bajeczka o tym, że wbił sobie do szpitala, zrobił zdjęcie, a teraz nawet nie wie, gdzie je zrobił, czy coś w ten deseń, nie wiem nawet. Tak bardzo zajeżdża tanim fejkiem, że nawet nie bierzmy tego pod uwagę, tylko pokopmy trochę głębiej, bo na czymś takim nie moglibyśmy zaprzestać. Tym bardziej, że to samo zdjęcie na Reddicie pojawiło się rok wcześniej, czyli już 8 lat temu. Opublikował je gościu o nicku The Player Card. Podpisem nie pamiętam, żeby Teletubbiesie były tak straszne. Generalnie to jest dokładnie to samo zdjęcie. No i problem w tym, że nie udało mu się odnaleźć jakiegokolwiek wcześniejszego uploadu tego zdjęcia, więc najwcześniejszą datę mamy 8 lat temu. To był 2015/14 rok. No i w tym momencie niestety trop się urywa, ale i tak myślę, że... No dobra, za daleko to my nie dotarliśmy. Aczkolwiek jeżeli wy macie jeszcze jakiekolwiek inne informacje w tej kwestii, no to podsyłajcie je na mojego Instagrama. Tam będę wszystko sprawdzał, bardzo chętnie poczytam, jakie są wasze zdania w tej kwestii. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze jedno tego typu zdjęcie, którego historię chciałbym objaśnić. Tak więc przed wami Rake. Nie spodziewałem się, że powiem to jeszcze kiedykolwiek od 2019 roku, ale oto Rake. To jest absolutny klasyczek, jeżeli chodzi o creepypasty i całą resztę, tą mroczniejszą stronę internetu. Ale jakoś nie zdarzyło mi się o tym mówić przez ostatnie 6 lat, więc wspomnijmy o tym chociaż kilka słów. Tak więc wszystko rozchodzi się wokół tego zdjęcia i tej postaci, która się tutaj pojawia, której przypisano nazwę Rake. Generalnie sama historia pojawiła się na samym początku lat 2000 i początkowo przybrała formę jakby kilku postów, które opisywały inne niepokojące przeżycia związane z tą postacią. Generalnie wszystkie te doniesienia krążyły wokół humanoidalnej białej postaci znanej jako Rake. Tak, wszystkie były prawdziwe, nie ma innej opcji. A nawet jeżeli nie słyszeliście o tych wszystkich arcydziełach, to z całą pewnością widzieliście to zdjęcie. Na pewno, chociaż raz, nawet w jakimś kuźwa memie musieliście na nie trafić. Tak jest, mamy tutaj zdjęcie zrobione późną nocą w lesie, z jakiejś kamerki tutaj postawionej. Widzimy tutaj piękno nocnego lasu, a także pewną dziwną postać, straszną postać, która... załapała się na zdjęcie. Historia tej fotografii bardzo szybko zyskała dużą popularność, a Rake stał się niemałym internetowym celebrytą, a ludzie zaczęli zastanawiać się, czy to zdjęcie jest autentyczne, czy nie. I nawet była spora część osób, która uznawała je za faktycznie autentyczne zdjęcie, zrobione przez jakąś fotopułapkę pozostawioną w lesie. Jednakże tak naprawdę po latach okazało się, iż to zdjęcie rzekomo miało być częścią kampanii promocyjnej dla trzeciej części Resistance. Jeżeli mierzyliście w erze PS3, to pewnie nie wiecie, o co chodzi, ale to jest taka inna gold gierka od twórców nowych Spider-Manów. I rzekomo to zdjęcie miało być po prostu częścią kampanii marketingowej, ponieważ w samej grze pojawiają się inne stwory, które wyglądają bardzo podobnie. Generalnie trochę pokopałem i nie ma zbyt wiele informacji co do takowej kampanii marketingowej, ale ze względu na co najmniej kilka rzeczy wydaje się być to dość, no nie wiem, prawdopodobne. Generalnie nawet jeżeli to zdjęcie wchodziłoby w skład takowej kampanii marketingowej, to i tak nie przeszkadza to temu, że ludzie sami dorobili temu inną historię i tak powstał Rake, o którym pewnie wszyscy zapomnieli z 10 lat temu, ale kif to. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o rzeczach, które przedstawiłem w dzisiejszym filmie. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje odnośnie tego, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, no to podsyłajcie wszystko do mnie na Instagramie, tam czytam i sprawdzam, więc piszcie tam, no i zobaczymy, co tam napiszecie.